Za nami kolejny upalny tydzień. A jak będzie w weekend? Dzień dobry Państwu, Gabriela Szewczyk. Zapraszam na prognozę pogody. W piątek w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane do dużego. Miejscami możliwe będzie występowanie burz i towarzyszących im przelotnych opadów deszczu, a lokalnie gradu. Temperatura maksymalna między 30 a 32 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, jednak podczas burz będzie porwisty do 90 km na godzinę. Falą upałów towarzyszy występowanie tzw. nocy tropikalnych, gdy temperatura minimalna nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Tak będzie w nocy z piątku na sobotę, gdzie w większych miastach regionu temperatura powietrza nie będzie niższa od 23 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, a okresami duże i ponownie możliwość wystąpienia lokalnych burz z opadami deszczu i gradu. Temperatura maksymalna wyższa niż w piątek, od 33 do 35 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany. Z soboty na niedzielę kolejna noc tropikalna na Lubelszczyźnie. Temperatura minimalna od 20 do 22 stopni. W dzień temperatura osiągnie maksymalną wartość 31 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane, ponownie duże prawdopodobieństwo wystąpienia burz. Wiatr na ogół słaby, ale podczas burz porywy mogą dochodzić do 80 km na godzinę. Czyli ponownie czeka nas upalny weekend. A my zapraszamy Państwa nad jezioro Firlej, gdzie razem z Dziennikiem Wschodnim będą mogli Państwo uczestniczyć w różnych zabawach i konkursach.